Świętokrzyskowie, księże proboszczu, panie i panowie radni, panie i panowie, szanowni państwo. Minął rok, od kiedy obdarzyliście mnie państwo zaufanie. Właśnie za to w pierwszej kolejności serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom naszej gminy, przedstawicielom jednostek organizacyjnych, grupom strażakom i policjantom, radnym Rady Miejskiej, zarządowi powiatu z panem starostą na czele, radnym powiatowym, sołtysom, przewodniczącym rad osiedli, działaczom organizacji pozarządowych, jednostkom organizacyjnym działającym na terenie powiatu, a szczególnie dziękuję pracownikom urzędu, dla których ten rok był, podobny jak dla mnie, bardzo trudny. Bez państwa pomocy i współpracy nie udałoby się osiągnąć tak wiele. Obejmując urząd burmistrza, tak naprawdę nie wiedziałem, jaki jest dług naszej gminy. I chyba niewielu mieszkańców naszej gminy wiedziało, jaka jest sytuacja finansowa gminy. Na koniec 2014 roku zadłużenie wynosiło 28 398 851 zł. Jeżeli założymy, że gmina Akcyjna liczy 13 509 na koniec 2004 roku, to w przeliczeniu na jednego mieszkańca Akcyjni wynosił on 2102 zł i 22 grosze. Planowane zadłużenie na koniec 2015 roku ma wynieść 26 531 300 zł. Widać, że w bieżącym roku udało się nam spłacić dług ponad 1 800 000. I co najważniejsze, zadłużenie spadło o 6,58%. W celu wypracowania środków na spłatę zobowiązań, poza koniecznymi restrykcjami w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, wprowadziliśmy oszczędności w urzędzie, między innymi poprzez ograniczenie zatrudnienia, zmniejszenie ryczałtu za kolimatorówki, zmniejszenie liczby telefonów komórkowych. Również w jednostkach podległych urzędowi, to jest w szkołach, w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, wprowadziliśmy oszczędności w celu zracjonalizowania wydatków, między innymi poprzez zwiększenie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami finansowymi i zamrożenie etatyzacji. Wykonaliśmy remonty w Świetlicach, Bogowińcu, Paulinie, Sikiorach, Skąpleckiej Wsi, Szczepicach, Żarczynie i Wrzurach. Zostały wykonane chodniki przy ulicy Młyńskiej, Gliniany, przy domu Świętego Mikołaja, w Górkach Domskich, Słupowie, Tupadła oraz przy Świetlicach w Dębogórze i Suchorędzie. Budowany jest w tej chwili chodnik w Gołowinicy. Obecnie remontowana jest ulica Kasztanowa. Zostały opracowane strategie. Strategia rozwoju gminy, Akcyjna na lata 2016-2023. Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2023. Są to dokumenty, które wyznaczają nam kierunek prac w następnych latach. Przy tej okazji dziękuję wszystkim, którzy włożyli swój wkład pracy w opracowanie tychże ważnych dokumentów dla naszej gminy. Opracowaliśmy gminną listę zabytków, dzięki której będziemy mogli rewitalizować obszary naszej gminy, między innymi budynek dworca PKP. Przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Urzędem Pracy w Szobinie zorganizowaliśmy 3 spotkania dla mieszkańców, którzy nie mają pracy. Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem. Pracę po tych spotkaniach przyjęło ponad 50 mieszkańców naszej gminy. Bezrobocie co prawda powolutku spada, ale jeszcze to jest niezadowalający efekt, taki jaki powinien być. Ostatnia dyskusja z panem starostą na ten temat temu dowodzi. Także zrobimy wszystko, żeby spadek bezrobocia, nie tylko w powiecie, ale szczególnie na terenie naszej gminy, malał i to corocznie. We współpracy ze starostwem powiatowym wybudowaliśmy zatoczkę przy szkole podstawowej w Kcyni, mającą na celu poprawienie bezpieczeństwa dzieci. Oraz udało się wykonać chodniki w Dziewierzewie, w Kalinowicie, w Miastowicach, w Dużynie i w Rzeczywie. Na realizację czekają chodniki w Dobieszewku, Mieczkowie i Sierniku. Wykonano również nawierzchnię asfaltową o długości 250 metrów w Sibiorach. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę rondy.
Teraz najważniejsze będzie zabezpieczenie środków w budżecie Urzędu Marszałkowskiego na realizację tejże inwestycji, o co usilnie zabiega. Staramy się o rewitalizację linii kolejowej Cynia-Gołańcz, Cynia-Nakłop. W tej chwili mogę powiedzieć, że te dwie linie, linia 258 i linia 356, zostały wpisane do spójności województwa kujawsko-pomorskiego i one będą realizowane. Czekamy tylko na decyzję Komisji Europejskiej, która w najbliższym czasie taką decyzję będzie musiała podjąć. Wszystkim osobom w tym momencie, które wspierały w tych zamierzeniach, bardzo serdecznie dziękuję. Zrealizowaliśmy program Bystrowinci treści edukacyjnej. Szkoły wzbogaciły się o tablice interaktywne, a dzięki dotacji z programu 911 likwidacja barier w dostępie do edukacji przedszkolnej pozyskaliśmy środki w wysokości 746 757 zł. Szkoły zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne. Jeżeli mowa o edukacji, to pragnę wspomnieć, że w gminnej edukacji już od lat wiadomo, że potrzebuje ona racjonalizacji sieci szkół. Nikt jednak do tej pory jej nie dokonał. Właśnie w ostatnich dniach rozpoczęliśmy społeczną debatę oświatową i myślę, że w rozmowach nie pominiemy nikogo. Cieszę się, że wiele głosów jest takich, które mówią, dobrze jest, że taka debata w końcu się rozpoczęła. Po prostu nie mamy wyjścia. Wszystko to, co będziemy robić, jest dobra dla naszych dzieci i również dla naszych wnuków. To jest cel najważniejszy. Dobro naszych dzieci. Co skłania się za argumentami? Otóż od 2004 do 2014 roku liczba dzieci spadła o 621 uczniów. Do oświaty przez ostatnie 5 lat z budżetu gminy dołożyliśmy prawie 10 milionów złotych. Ponadto w związku z zakończeniem rozpoczętych w ubiegłym roku tegorocznych inwestycji udało nam się pozyskać 2 279 tysięcy 903 zł na następujące zadania. Przypominam, że to są zadania rozpoczęte w zeszłym roku. W tym roku żeśmy je rozliczyli. One są przyjęte przez Urząd Marszałkowski. Budowa sieci wodociągowej w Dolinie Labłoteckiej, budowa sieci kanalizacyjnej w Smołudeckiej Wsi, remont istniejącego placu przy OSP w Kcyni, budowa placu zamach w miejscowości Miastowice, Mieczkowie, kanalizacja sanitarna w Kcyni, kolektor nr 5, aranżacja sali audytoryjno-ćwiczeniowej w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni, zakup wyposażenia sali audytoryjno-ćwiczeniowej również w Gminnym Centrum Kultury, rozbudowa domu kultury wiejskiej w Iwnie, budowa świetlicy Dziewierzewo i Kaśmierzewo, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Górkach Zagajna, budowa biesiadnika wiejskiego w miejscowości Sibiory i również w miejscowości Ludwigowo. To są te zadania, które w ciągu tego roku niełatwego 2015 udało nam się zrealizować. Zadania na 2016 rok. Najważniejszym, ale bardzo trudnym zadaniem będzie utrzymanie dyscypliny finansowej gminy. To jest cel nadrzędny, nie powiększanie długu. A poza tym, budowa rolna, opracowanie dokumentacji umożliwiającej ubieganie się o środki pomocowe w kolejnych latach, w szczególności przygotowanie dokumentacji na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji w mieście. Budowa i remonty chodników w mieście i na wsi. Remonty lokali komunalnych. Termomodernizacja budynku OSP w Kcyni. Tu otrzymaliśmy dotację z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 180 tysięcy. I oczywiście wspomniana restrukturyzacja sieci szkół. Oraz bieżące sprawy polepszające warunki życia mieszkańców. I proszę Państwa, to, co najwięcej nas boli, mnie boli, to jest zwrot dotacji za kanalizację.
Konieczność jej płaty potwierdził wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie 21 października 2015 roku i tą dotację do 31 maja przyszłego roku, roku 2016, w kwocie 2408,200 zł musimy oddać. 2 408 200 zł. Przepraszam. 2 miliony. Ale jest dobra wiadomość taka, że Zarząd Województwa wziął pod uwagę nasze argumenty i umorzył nam odsetki w kwocie 1 223 234 zł. I Szanowni Państwo, w związku z tym parę inwestycji w przyszłym roku niestety nie uda nam się zrealizować. Między innymi wodociągi, drogi, chodniki. Rok 2016 nie będzie rokiem łatwym, ale mam nadzieję, że rok 2017 będzie już tym rokiem, gdzie będziemy odbijać się od przysłowiowego dna i będziemy widzieć takie malutkie, zielone światełko w naszej małej ojczyźnie. Wiele sytuacji wymagało podjęcia trudnych decyzji. Większość problemów zgłaszanych przez mieszkańców udało się pozytywnie rozwiązać. Ten rok 2016 oceniam pozytywnie. Chociaż prawdopodobnie niektóre sprawy można było rozwiązać inaczej. Nie wiem, czy lepiej, czy gorzej, ale może inaczej. Ale i tak starałem się pracować, ja tylko najbardziej potrafiłem, dla dobra Państwa i wszystkich mieszkańców naszej gminy. Staramy się reagować na bieżąco na komunikaty od mieszkańców. Ze swej strony deklaruję, że nadal będę sumiennie i uczciwie pracować, aby pomagać mieszkańcom, żeby lepiej nam się żyło i spokojnie. Cenię sobie bezpośrednie spotkania i rozmowy z mieszkańcami. Rozmowy pozwalają spojrzeć inaczej na problemy mieszkańców, oferować konstruktywną pomoc. Nie wszystko jednak od razu można zrobić. Państwa, na niektóre sprawy potrzebny jest po prostu czas. Szanowni Państwo, drodzy przedsiębiorcy, rzemieślnicy i kupcy, nadszedł czas, żeby bardzo poważnie porozmawiać o Was. Zapraszam Państwa do współpracy poprzez utworzenie Gminnej Rady Przedsiębiorczości, abyśmy wspólnie, razem wypracowali plan na rzecz rozwoju naszej gminy. Przecież to Wy Państwo tworzycie miejsca pracy, macie ogromny wpływ na rozwój naszego miasta, naszej gminy. Bez Waszego udziału i wsparcia trudno będzie mówić o rozwoju, o tym, żeby stworzyć perspektywę, a może i nadzieję, przede wszystkim młodym ludziom, aby pozostali i pracowali dla dobra naszej gminy. Na zakończenie chciałbym podziękować panu dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury i wszystkim pracownikom za przygotowanie dzisiejszego spotkania.